Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o najważniejszych składnikach, warzywach, owocach, o tym, czego nie wolno podawać w pokarmie drobiu. Jakie, słuchajcie, mamy niebezpieczne rośliny, krzewy, drzewa i tak dalej dla drobiu, co nie powinno znajdować się na wybiegu, już macie u mnie w odcinku, także zapraszam. Jakbyście oczywiście każdego z tych odcinków nie mogli znaleźć, piszcie w komentarzu, ja Wam podeślę linka, żebyście sobie obejrzeli. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiali o takich podstawowych, no powiedzmy pokarmie, podstawowym pokarmie, który mamy i możemy dawać drobiu, a którego nie wolno nam dawać. Więc zaczynajmy. Co jest najprostsze i o czym warto wiedzieć, żeby nie przedłużać, to po pierwsze, moi drodzy, każdy hodowca musi zdawać sobie sprawę z tego, że tego, czego nie jest pewien, drobiu dawać nie powinien. Jeżeli Wam się wydaje, że coś warto dać, to warto wcześniej czy napisać do kogoś, czy się kogoś zapytać, albo ewentualnie dużo na tym nie stracicie, po prostu drobiu tego nie dawać. Jak macie coś starego, macie coś spleśniałego, albo macie jakiś, nie wiem, produkt, czy nawet jakieś warzywo, którego nie jesteście pewni, to lepiej napisać. Nawet ja Wam polecam, żebyście u mnie pod jakimś filmem napisali. Staram się na każdy komentarz odpisywać, więc Wam odpiszę, a Wy nie będziecie się stresować albo denerwować, że okaże się, że to, co podaliście drobiu, może jakoś tam kurom zaszkodzić. Czasami wręcz może doprowadzić do upadku drobiu, z czego no może do końca sobie nie zdajemy sprawy, a powinniśmy. Także pierwszy punkt, słuchajcie, najważniejszy jest taki, że musimy sobie zdawać sprawę, czym karmimy. Oczywiście ja co odcinek prawie trąbię Wam, żeby dawać kurom warzywa, żeby dawać kurom owoce, zielonkę, pszenicę, zboża i tak dalej. Chyba że ktoś karmi paszą pełnoporcjową, no to wtedy wygląda to trochę inaczej. Natomiast generalnie dajemy te podstawy. Ale bardzo często mamy tak, że coś zostaje po jedzeniu, czasami zastanawiamy się, czy może to podać, a może coś innego, jakiś ananas, jakaś surówka, sałatka, czy czasami, słuchajcie, nawet jemy jakieś owoce morza, czy to możemy podawać. Więc dzisiaj odpowiedź na ten odcinek, na te pytania, które właśnie zadawaliście. Więc po pierwsze, karmimy kury tylko tym, co wiemy, że mogą jeść. To, czego nie wiemy, po prostu pytamy. Inaczej kur nie karmimy. Wszelakie, słuchajcie, owoce morza, to ja generalnie nie polecam. Oczywiście, to też nie jest tak, że jeżeli to wszystko, o czym teraz Wam powiem, Wy nie zastosujecie się do tego, to Wasze kury padną, bo jak najbardziej, słuchajcie, nie zaszkodzi. Jeżeli kura zje jednego ślimaka, dwa ślimaki, czy też jakieś, powiedzmy, owoce typowo egzotyczne, nic jej się nie stanie. Ale generalnie powinniśmy raczej tego unikać. Są podstawy, czym karmimy kury i na tym się powinniśmy skupiać. Jeżeli zostają jakieś resztki z jedzenia, to słuchajcie, jak najbardziej można to kurom dać. Większość ludzi to robiło. Robiło się to od zarania dziejów przez wiele lat. Także jeżeli macie 5-10 kurek, mieszkacie w domu jednorodzinnym, nie macie gdzie za bardzo tego wyrzucić, a szkoda Wam jedzenia, to jak najbardziej możecie kurom również to podać. Oczywiście w zależności co jecie, ja mówię o takich podstawowych posiłkach, tak? No nie wiem, jakie tam ludzie sobie wymysły tworzą, ale generalnie jeżeli to nie są, słuchajcie, jakieś bardzo ostre, na przykład z dużą ilością przypraw, czy jakichś sosów, to jak najbardziej możemy kurkom podawać. Także tego się powinniśmy trzymać. I tak naprawdę w sumie tym można by było ten odcinek zakończyć, ale jeszcze nie odchodźcie, bo jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia, także myślę, że Wam się przyda. Więc to jest, słuchajcie, clue tego wszystkiego i to warto zapamiętać. Natomiast, co jest jeszcze bardzo istotne, to jest to, żebyśmy nie zapominali o karmieniu innym pokarmem. To znaczy, to nie jest tak, moi drodzy, że wy, ktoś powie, że to jest oczywiste, ale nie dla wszystkich. To nie jest tak, że wy dacie kurom ten pokarm z waszego obiadu albo sypniecie garstkę zboża i kura się tym naje, będzie bardzo zdrowa i będzie wam dużo jajek niosła. Tak to niestety nie działa. Kura potrzebuje wielu składników do tego, po pierwsze, żeby w ogóle dobrze się nieść, albo żeby w ogóle się nieść, a po drugie, żeby była odporna na różne choroby, bakterie, wirusy i tak dalej. Także to jest, słuchajcie, niezbędne i o tym musimy pamiętać, bo też piszecie czasami do mnie, że my karmimy tylko kury tym, co zostanie nam z obiadu. Ktoś może się śmiać, że tutaj ktoś głupoty gada, ale wierzcie mi, że tak jest i wiele ludzi tak robi. Jeżeli ktoś ma 4-5 kurek, to bardzo często nie karmi je zbożem, tylko czasami tym, co pozostanie po jedzeniu. I to też nie jest tak, że kura padnie z tego powodu, bo kura sobie coś tam na wybiegu znajdzie, no ale bez porównania takie jedzenie, a jedzenie, którym my możemy karmić kury i to, co Wam zawsze zalecam, to jest bez... w ogóle nie ma żadnego podjazdu, więc warto by było naprawdę, słuchajcie, żebyśmy zwracali uwagę na to, czym karmimy kury. Raz, że zdrowotność, dwa, że nieśność, no i nasza satysfakcja, więc tutaj pamiętajmy o tym. Ok, więc to takie dwa, słuchajcie, najważniejsze, dwie takie najważniejsze kwestie. Przechodzimy dalej, jeżeli chodzi o temat
związany z dalszą resztą pokarmową, to jest oczywiście to, że bardzo dużo drobiu, też pisaliście do mnie, pada wam, ponieważ kury jedzą to, co znajdą sobie na wybiegu. To znaczy tutaj bardzo często macie rośliny, które puściły jakieś tam owoce i one jedzą te owoce z tego drzewa. Czasami są to owoce trujące, czego wy nie zauważyliście. Dlatego uczulam, żeby to w pierwszej kolejności sprawdzać, żeby mieć jakąkolwiek pewność, że to, co kury jedzą, jest w jakikolwiek sposób dla nich korzystne. Tu też oczywiście nie musicie tego wymierzać co do parametrów, bo ja już wam mówiłem, że to też nie jest tak, że wy teraz będziecie chodzić i sobie miarkować w kieliszku, ile ta kura zje, ile ta kura powinna zjeść tego albo tamtego, ile jest fosforu czy wapnia w danym pokarmie. W ogóle, słuchajcie, nie możemy mieć takiego podejścia, ponieważ jest to bardzo złudne podejście, to raz, a dwa, w większości, nawet mając parę kurek, my nie patrzymy aż w taki sposób na zysk. Oczywiście ktoś, jak ma dużą fermę, ma specjalnych ludzi, nazwijmy to tak, którzy się tym zajmują, ale my, mając taką małą hodowlę dla siebie, dla znajomych, dla rodziny, gdzieś tam, naprawdę nie musimy, słuchajcie, aż tak na to zwracać uwagi, nawet nie powinniśmy, tylko skupić się stricte ogólnie na hodowli. To jest najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać. Także zwróćcie, moi drodzy, na to uwagę, żeby nie popełniać po prostu znowu tych samych błędów, bo szkoda by było właśnie, żeby jakoś tam wasze kury padały. Przede wszystkim przez waszą niewiedzę, ale po tym odcinku mam nadzieję, że tutaj już większość ludzi po prostu będzie wiedziała, o co chodzi, i hodowla drobiu będzie czystą przyjemnością, a nie jakimiś tam większymi problemami. Już pisaliście do mnie, to też mega satysfakcja dla mnie, że coraz więcej ludzi jest coraz bardziej świadomych i faktycznie wasze kury są zdrowe i dobrze się niosą w większości. Coraz mniej komentarzy się pojawia, że nie mam co zrobić z drobiem. Także naprawdę, moi drodzy, super, że tutaj oglądacie, że wspieracie, ale przede wszystkim, że wam to pomaga, bo ja też to robię przede wszystkim dla was. Gdyby nie by, no to bym w ogóle tego nie nagrywał, no bo sam do siebie nie będę mówił, a ktoś jest przynajmniej, kto to ogląda i kto tego słucha i faktycznie to pomaga. Także już nie przedłużając, słuchajcie, pamiętajcie o tych zasadach. No i oczywiście, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest to, żeby też nie sugerować się innymi hodowcami. To nie jest tak, że jeżeli jeden hodowca wam powie, że to powinno być tak, a drugi wam powie, że to powinno być tak, i każdy jakoś inaczej podaje i niby każdy ma nieśność, a wy nie macie. To tak nie jest. Wiele czynników wpływa na nieśność, z czego wy sobie na pewno zdajecie sprawę, a jak nie, to powinniście. I to też nie jest tak, że jeżeli jeden hodowca, słuchajcie, ma nieśność bardzo dobrą, to tylko dlatego, że on oczywiście ten sam pokarm stosuje. Jeżeli wy go będziecie stosowali, to też będziecie mieli taką dobrą nieśność. To jest kłamstwo. Już wiele razy mi pisaliście, że tak próbowaliście i nic to nie dawało. No właśnie dlatego, że na nieśność nie składa się tylko pokarm, ale pokarm jest bardzo ważny, o czym było właśnie w dzisiejszym odcinku. Także jeszcze raz wielkie dzięki, prośba ogromna o łapkę w górę i subskrypcję, bo naprawdę, słuchajcie, odcinki są bardzo pomocne, a jak wy będziecie łapkować nawet przy początku oglądania tego filmu, co was nic nie kosztuje, to po prostu więcej ludzi obejrzy i pomożemy większej ilości ludzi być bardziej świadomymi, co i jak z drobiem, jak postępować, jeżeli oczywiście kogoś to interesuje. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!